Witajcie, kochani. Zapraszam Was na kartę dnia na wtorek. W poniedziałek dosyć taki trudniejszy emocjonalnie dzień. Zobaczmy, czy dzisiaj będzie lżej. Już patrzę. Tak, dzisiaj głęboki oddech. Możliwe jakieś spotkanie, jakaś rozmowa. Na pewno lżej się będziecie czuć, ale nie będzie obok Was lżejszych energii. Także tutaj jest taka kwestia pokazana, świat. Będzie Was nosiło, będziecie chcieli po prostu wyjść z domu, z pomieszczenia, w którym się znajdujecie, będziecie chcieli wyruszyć w ten świat, gdzieś może pojechać. Może też będziecie zmuszeni do tego, chociaż na samym początku dnia raczej nie będzie Wam się chciało. Będziecie odczuwali pewnego rodzaju przytłoczenie. Może to być też związane z tym, że po prostu jakaś sprawa się za Wami ciągnie, ona jest opóźniona, już Wam się nie chce do tego podchodzić, nie chce Wam się po raz kolejny czegoś zaczynać, gdzieś iść właśnie, jechać w ten świat. Ale tutaj mam wrażenie, że przezwyciężycie właśnie tę dziewiątkę buław i mimo wszystko po raz kolejny staniecie do tego zadania. Tylko tutaj jest taka kwestia, jeżeli będziecie rozpoczynać coś po raz kolejny albo drugi raz coś zaczynać, drugi raz, tak rzeczywiście tutaj dwójka denarów też się pokazała. Jeżeli będzie to rezonowało z Wami i będziecie szli w tym kierunku, to pamiętajcie o tym, żeby tym razem się przygotować po prostu do tego, co tam Was czeka, tak? Tak, żeby nie było takiej sytuacji, że znowu będziecie odesłani z kwitkiem z jakiegoś miejsca. Lepiej czasami gdzieś zadzwonić, upewnić się, albo na przykład zadzwonić do osoby, która już to załatwiała, doświadczyła, przeżywała, tak? Tutaj mam na myśli różne mechanizmy, różne sytuacje, które mogą Was dzisiaj spotkać. No i końcówka tego dnia to jest pewnego rodzaju rozdrażnienie. Ciężko mi tutaj powiedzieć, jaki koniec będzie miała ta sytuacja, która się tutaj pokazała. Ta karta świat, ona świadczy o tym, że będziecie mieć dzisiaj takie nastawienie i chęć do tego, żeby to rozwiązać definitywnie. Świat jest pozytywną kartą, która może symbolizować sukces, zakończenie jakiejś sprawy, spełnienie, satysfakcję, tak? Tak więc tutaj myślę, że jeżeli rzeczywiście przygotujecie się do jakiejś kwestii, która Was czeka we wtorek, to jest możliwość, że zakończycie to z sukcesem. Natomiast ten paś mieczy, on wprowadza pewnego rodzaju zamieszanie. Tak więc sugeruję, że możecie odczuwać jakieś rozdrażnienie, pewnego rodzaju docinki, złośliwość, także pod koniec dnia tutaj niech zapali Wam się czerwona lampka. Mam nadzieję, że to jest tylko chwila, to jest tylko jedno zdanie, a to rozdrażnienie będzie spowodowane tym, że jednak coś tam się Wam nie udało. Trzymam kciuki za to, co Was czeka we wtorek. Mam nadzieję, że ten świat będzie dla Was dobrą wróżbą, przyniesie Wam dużo dobrej energii i dużo motywacji do działania. Wszystkiego najlepszego, kochani, dużo pozytywnej energii Wam życzę na ten wtorek. Trzymajcie się. Do usłyszenia już w kartach dnia na środę.